Dzień dobry wieczór, z tej strony Cialny GD. Jest ze mną też Klucznikow, gdzieś Siema. oddali. Siema, siema. Dokładnie. Albo się nie ma. No i witamy was w Palworld i jesteśmy już po aktualizacji, po tej, która naprawiła to, co tam ta poprzednia psuła, jeżeli to można tak określić. Więc już na bezpiecznie. Znaczy nie, no mieliśmy trochę przerwę po prostu. Najnormalniej w świecie mieliśmy troszeczkę przerwę. Tak, obijaliśmy. Dobra, ja sobie tutaj z Robinem pogadam. Ja dawno nie strzelałem. O, ty też strzelasz. No popatrz, ja też strzelam. No i co ty na to? Masz zieloną kulę, żebyś wiedział, że cię nie szanuję. No dobra, aż tak łatwo nie będzie. To masz zieloną kulę. Oj, Gelklau też się na mnie uczepił. Ale gość. Dobra, to masz żółtą kulę. Dobra, i mamy piątego Robin Quilla i którego? Gale Claw? Co? Ty na żółtą nie chciałeś? Boż ty, to zieloną cię strzelę. Wiem, że na zieloną wejdzie. I czwartego Gale Clawa. No dobrze, mam nadzieję, że już się uspokoją. O, tutaj jest jakiś gościu z tego. The Free Pal Alliance Devote. To jakiś dewotek. Michał, czy ty do mnie lecisz, czy coś? Nie. No to weź do mnie leć, panie Klucznikow. Jak widzicie, w aktualizacji już możemy zmieniać sobie nazwy i się nazywać. No bo ja bym chciał pójść na tą Queen Bee. A bez ciebie to jak ja mam iść? Bez ciebie mam iść? Poczekaj, ja sobie muszę pistolet. No, czekaj, ja mam pistolet. Jaki mam pistolet? Jaki mam pistolet? A mam. Nie, czekajcie, jakiego ja mam pistoleta. A, dobra, ja sobie skrzynkę. No to dobrze. To ja sobie skrzynkę otworzę, bo to pewnie jeszcze potrwa. Znajdę sobie nie to wejście. Znajdę sobie to wejście, które znalazłem ostatnio. To nie było to wejście. Czekaj, gdzie to było to wejście? No gdzieś było. I pójdziemy na Queen Bee. Doktor Queen Bee. Jeden, jak ja go mogę wyłączyć? No, LB. Halo, jak się to wyłącza? Widzę, że ty tutaj szybko doleciałeś. Tak, bo ja muszę tego. Jak mu się. Jemy, marnuje kulę. Gdzie mu się zmieniało? A tu. Don't attack. Dobra. O, no. Przecież ten to jest dziki. Łotry, panie. Tutaj bohaterów prądem. Ogarnię. Gdzie ty lecisz? Gdzie ty jesteś? No tu, gdzie ja jestem. Tu, gdzie ja jestem, chodź. Dobra, polecimy z Blaze Howlem na nich. On mi powiedział, tutaj jestem. No i się szybko. No, nie widzisz mnie? Dziękuję. Pozbierani. Ogarnięci, pozbierani. No nie widzę ciebie, nie wiem, gdzie jesteś. No, za górką. No idź, no w moją stronę. No ja się patrzę na ciebie. No, 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 zbliża się, jest coraz wyżej. Panie i panowie, zaraz zobaczymy go za skałą. Uwaga, i jest! Oto Klucznikow! Spójrz w dół. Serio? No serio. A co ty tu robisz? Hono tu. Idziemy działać, przyjacielu. Czekaj. Gdzie ty mnie ciągnie? Tu cię ciągnę. Chodź do groty. Zobaczysz, tak. Będzie fajnie. Nie, tu jest ten wymiany pewnie Andrzej. Nie, nawet nie Andrzej. Karyna.
Albo Eliza. W sumie. Nie wiem, czy uda się komukolwiek z nas ją złapać. Oś. Oho. Dobra, już jedna buchła. Nie. Dobra, jako tako żyje. No weź, no ataku. No a czekaj, ten jak trzeba zmienić na broń palną. Ogarniemy ją, oj. Zobaczysz. Ile mam życia? A, jeszcze ponad 20. Spokojnie. Dobra. O, 5%, chyba nie ta kula. Weźmy czerwoną na wszelki wypadek. No, tą złapać to będzie venenem. No, wejdzie. Wejdzie! Hurra! Same słabe staty, nie? No, ale to... Tak też może być. Dobra. Mamy to. Czy tutaj coś ciekawego? O, a co to za zielone coś było? Co to było? Grzyby. No, to smaczne było. No to co? To wszystko. To już? No, no, tak jakoś wyszło, no, I'm sorry. Dobra, całe gitary. No, ale bez ciebie bym sobie nie poradził, przyjacielu. A ja, bla, bla, bla. Kul trochę mało. Ale spoko, ale powiem ci tak, na pocieszenie, obok jest jaskinia. Czy idziemy do tej jaskini obok, czy szukamy kolejnego bossa? No idzie. Jaskini pewnie będzie boss. No ale w sensie takiego, wiesz, bossa terenu, o to mi chodzi. Co to był? Bekon do mnie. Jaki bekon? Bekon ty. Bekon. No bekon. Ciemno. Znaczy to jest... No tak, to jest niby tutaj. Tutaj była jedna grota przy tym. No, właśnie dokładnie. Taki jest plan, przyjacielu. Tylko, że tutaj są te ziomy, ale te ziomy to olejmy chyba. Do groty. Idziemy od nich. Do groty idziemy. Level 29, to akurat się załapujesz. Zobaczymy, czy nie jest popsuta. Jak to ładnie. Czemu one już padły, a nie one śpią? Nie, one śpią, spokojnie. Cavern Mushroom, okej. Co, obudziłeś się? Nie. Kto nie strzela? Szczerze. Broń zmieniam, ty. Rozluźniasz ty trochę. No, to nie słyszało. Znaczy nie brzmiało, jakbyś zmieniał broń, tylko jakbyś strzelał. No a słuchaj, jak oni śpią, to niech sobie śpią. Kto brzmi w ogóle? A jak śpią, to jak śpią. Dobra, idziemy dalej. O! No cześć, Katus. Oj. O, widzę, że... Obaj kulami rzeczyliśmy w nią rzucać. Dobra, moja czwarta. Czy masz chyba katres też, nie? No dobra, to teraz pytanie. Prosto czy w lewo? No tu chodź. Dobra. Dobra. Tu... Czekaj, stąd my przyszli. Czynimy tak, tu. Teraz tu. Dobra. Ja cię mam uczyć.
No, no tak wiesz, no, to zawsze tak powoli, nie? Ja wiesz, ja zawsze się wolę spytać. Dogadać się, tam nie ma nic. Tam nie ma nic. Grzyby są. No dobra, grzyby są. Po co tam grzyby? Śpią ziomki. Tutaj jest jakieś przejście. Rzekłbym, że wąskie. To idziemy tędy. O, świetliki są tutaj nad wodą teraz. Jak one ładnie wyglądają. Okej, teraz się rozpędźmy. I lecimy. O, i suchą nóżką dotarliśmy na miejsce. Aha. Ja się musiałem wykąpać. Sierściuch tutaj jest. Sierściuchu, wstawaj! Jakby to weszło tak za pierwszym razem, bym się zdziwił. Zdziwiłem się. Bierz następnego, Michał. Się na grzyby rzuci, nie? Nie, nie, ja na grzyby. Ty nie przyjechałeś tu na grzyby, tylko na palsy, dawaj. Dasz sobie z nim radę, prawda? A tu nie ma nic. Teraz sobie przelećmy na szybko. Dobra, masz przyjaciela? Mam pić klaka. No to dobrze. To wychodzimy stąd, bo tam nic nie ma. Można wracać. No ale kule się kończy. O, nie rozbiegłem się. Ale też poszło dobrze. No i fajnie, kurczę. Fajny jest ten palowóz. No troszkę jakaś taka muzyczka ambientna mogłaby być tutaj. Boink. Bo jednak tak trochę w ciszy biegać, to tak... Lub mu! Ej, no strzelam do ciebie, halo! Nadal strzelam. Masz zieloną. Hawsi se zieloną kulkę. No i wpadł. O, 10, ostatni. To lub muny już są od teraz wszystkie twoje. Hojny. No, a widzisz, mam ten gest. Ha, ha, ha. Się wzruszam. I no tu jest przejście do bossa. No jest. No to akurat. Dobra, o, mi się tam dalej ale dzieje, masz szczęście. Lub mun. No dzięki, że akurat mi musiałeś trafić. No to ci nawet mogę zostawić tego dużego, jeśli chcesz. Wiesz co, nie używaj palców. Uho! Czy żebyś sobie zebrał te małe, nie? No, zabiję małego. No tutaj masz drugiego. Nie masz, przepraszam. Chcesz dużego? To się pytasz. Dobra, to się nie pytam, ale... Już na niego trzeba palca puścić. A mam akurat takiego ładnego nokta. No, nie marnuj amunicji, wiesz? Tylko przygotuj sobie kulę. Ja sobie tak popatrzę, postoję sobie ładnie. W świetle. No, jak nie zginę. W ogóle... Dobra, chyba że on zginie. Dobra, Michał, rzucaj go. Łap go, łap go. O, na czerwoną to na pewno go złapiesz. Gratki, przyjacielu. Masz bardzo, ależ to bardzo dużego lukmuna. I grzyby, oczywiście, nie? No, ale wiecie,
powygrzybiasz, nie? Ja niech nic mówi, ale trzeba będzie pójść kulę porobić, bo... Oj, będzie trzeba. Ja biorę lewą. Może być. Belonoś, slab fragment. O, schemat na... Czekaj. Zobaczymy, co to za schemat dostaliśmy. A, taki, który już mamy. No to super. No to Albert, wychodzimy. Jakiś technikal, coś tam, support. No, no to cacy. Dobra. Wiesz co, to może... Co? Czekaj, jeszcze nie wracajmy. No. Co to mnie mój. Tu? Straszysz mnie. Czekaj, w tą stronę? W tą stronę, o. To ty strzelałeś? Czekaj, tamtą? Nie. Zwykle tą. Mój. Oj. No tam kolejna jakaś grota, ale już ją zostawmy. Wiesz co, gdzieś tutaj zaraz będzie jeszcze jeden, jeżeli dobrze spojrzałem na mapę, pięknie spojrzałem. Gdzieś tutaj będzie jeszcze jeden teleport zaraz, wiesz? Odkryjmy sobie ten teleport i wtedy możemy wrócić. Co ty na to? I porobić sobie kulę. Chyba, że znajdziemy coś fajnego, ciekawego. Ja póki co widzę Robin Quilla, który zaraz pewnie mnie zaatakuje. A mi się kończy stamina. Stamina. To taki wąwóz. No dobra, gdzie jest ten teleport? O, jeszcze dole. No, tutaj jakieś ciekawe tereny są, muszę przyznać. Wiesz co, widzę wiewióra, przyjacielu, jeżeli chcesz, to tutaj obok tej flopi. Dobra, a nie. No nie, ja zbieram. Potem się przyda. Oj, widzę też jajo. W takim miejscu jajo to trzeba zabrać. No dobra, no to gdzie jest ten teleport, żebyśmy mogli wrócić do domu? Przy okazji sobie jaja pootwieramy. Z inkubatorów. No to gdzieś tutaj. Śmiem twierdzić, że to gdzieś tutaj powinno być. O, i jest. Znalazłem. Nie ten przycisk. No dobrze, już, uspokój się. I bum, spadłem na flopi. Oj, tutaj są ziomki. Słuchajcie, patrzcie, jak tutaj mam kumpla. Ale ten zafir ładnie wygląda. Wy naprawdę? Tutaj do mnie? Tyłem. Wiecie, że co? No chodź tu, złap się. No wiesz ty co, no jak ty tak mogłeś? O, jeszcze raz się złap. Bo teraz się już złap, naprawdę. I teraz się złap. To już jest twoja ostatnia szansa, bo jeszcze jednego strzała dostaniesz, to pa... Co za gość w ogóle? No. No i tyle. Jeszcze było. Któryś? Jeszcze pewnie ten. A, dobra, jeszcze dobiję. Masz niebieską. Bo ja już nie mam zielonych. Oj. Łap niebieską, panie, łap. Łap ją spokojnie, nic się nie stresuj. Zobaczysz, ona będzie dobra. Mówiłem? Szósty. Okej. Pomóc ci coś?
No, on cię tak związał bezczelnie. Oj, oj, oj. No, masz rację. Też jakby co z łuku będę go traktował. To klaster bomb, uciekajmy! Dobra, łapaj go, łapaj go! Przeniem, ile on ma z jeden życia? Już jak teraz go nie złapiesz, to po prostu... No, dobrze. Idziemy stąd. Czekaj, no! Czego? Co tam chciałeś takiego? Nic, bo ja nie mam życia. Dobra, do bazy. No to wróć do domu. Nie masz życia, wróć do domu. Będziesz w domu siedzieć, jak nie masz życia. Dobra, trzeba pozrzucać rzeczy teraz, przyjacielu. Pam. Pam. I tak czy siak, ja mam jakieś jajka jeszcze, więc zróbmy tak, że... No tak, tutaj też jest pełno jajek. No tutaj są te małe. Czy te dwa są małe? Tak, te dwa są małe, więc te małe sobie zostawmy. Teraz zrobimy sobie Kinder niespodzianki. Pootwieramy, zobaczymy, co tam takiego wpadł. Lis Punk Ignis, super. O, dziwo drugi. Co dalej? Vanvel, no to tych to już w ogóle jest dużo. Lecimy dalej. Bushi. Ło, trzeci Bushi, nieźle. Jakieś duże jajko. Zielone i Mosanda w nim. Niestety Mosanda, która lubi jeść. No to też tak, no wiecie tak. Ja też lubię jeść, ale bez przesady. Oj, Lispank kolejny. To ładniutko. Teraz zobaczmy, kto będzie tutaj. Fudler. Okej. Okay. Tu jeszcze nie ma nikogo. Sprawdzamy. Jajko, płonące jajo. Vandal. A tu? Mał. Mał. I mamy dwa ostatnie jaj. Nie, to jest puste. Czy w sumie jedno mamy, ale on ma jeszcze 5 minutek, więc myślę, że chyba, wiecie co, zrobimy coś takiego, że weźmiemy resztę tych jajek. I upchamy to wszystko. No bo co mamy z nimi robić? Przecież one nie są po to, żeby się na nie patrzeć, prawda? Teraz nawet wiecie co? Nawet ułożymy je kolorami. A co? Znaczy tyle, ile się da oczywiście. Ja mam jakiś high grade technical manual. No to dobrze, to użyj sobie. Do czego? No musisz go użyć jako użyć i on ci wtedy doda... Dodać. Zielonych kul nie mam, widzę. Dlaczego ja go mam wziąć, jak go nie mam gdzie użyć? A nie możesz go tak jakby... Użyć? No nie. No, a to dziwne. A powinieneś móc. Nie mam co z tym zrobić. Czy przy stole, czy gdzie? Nie wiem. Czekaj, high... Great Technica Manual. To wejdź w książka. Ekwipunek. No wejdź w ekwipunek. No. To jest jako consumable. I Y-kiem dajesz use. Nie, mam tylko move. No bo jesteś w skrzynce. To weź go do swojego ekwipunku. Nie, jestem w moim... Panie, no mam obok coś takiego. A już. No. A już. Co on takiego daje ten training? Manuel, czekaj. Co sobie dać? A tak nie. Wagę. Aha, to się pojedynczo daje, okej. Strasznie dziwne. O, legendarny ten, Metal Armor.
schemat. Tutaj były schematy, jak się nie mylę. Legendarny metal armor. To co to jest? Dobra. Ja idę po ingota, bo nie ma ingota jak zwykle. Standardowo, przyjacielu, standardowo. Nawet mnie to nie dziwi. To mnie dziwi. O! Dobra, czy ja mam tutaj gdzieś coś, co może być na sprzedaż? Dobra, siema, siema Cześki, co wy tutaj macie nabrojone? Dobra, i tym samym zrobiłem tutaj jedno miejsce na to. Ha! Wiesz co, ja przy okazji... czy my tutaj mamy tą statuetkę tego Anubisa, czy nie mamy? Nie, statuetka była przecież w kościele. No tak. No to sobie stwórzmy gdzieś jakąś jedną. Tak dla... Tak sobie o. Statue of Power. Możemy. I damy go tutaj. O, widzę, że go wszyscy szybko budują. Ja nawet nic nie muszę robić. No już wam pomogę, już nie wam będzie. Nie wiem, jak wy tak budujecie na odległość, ale spoko. Przydałoby się tutaj w polskiej budowlance takie odległościowe. No i jest. Dobra. Potrzebuję jeszcze ile? 14 wiewiór. Albo wiewiórów. Jak zwał, tak zwał. Czekaj, ja coś mówiłem o kulach. Nie zrobisz. Muszę ingota. Tak? Oczywiście. Patrzę. No trochę zrobię. O. Right. Czy to jest right tutaj, czy to jest right nie tutaj? To jest bardzo dobre pytanie. To jest raczej right nie tutaj. To jest na drugiej bazie, przyjacielu. Czy ty jesteś takim przypadkiem na drugiej bazie? No jestem na drugiej bazie, ale jestem przeciążony. No aha, no to znaczy, że szybki jesteś. Dobra, to ja lecę ci pomóc. Ale już jestem odciążony. Dobrze. Dobra, co oni tam zrobią? No wiesz, to już wystarczy, że są. Czy on tam coś, czegoś? Mógłbyś, przyjacielu? O. Znaczy chodzi mi o... Nic, nic, po prostu nic, nie? Licz na takich. Oj, zrzucił! Ja nie wiem. Tam masz... Nie, stamtąd leć, stamtąd pal na nich. Naprawdę? Dobra, wiesz co, też wezmę sobie latającego. A, nawet pokaż mi nawet, jak ten Hellzephyr z nimi się będzie tłukł. Uuu. A, bo ja miałem chyba komendyniata. No to dobrze, zmieniliśmy. No i co tam? No i co tam, panowie? Jeszcze... Ojej, kurde, wygląda... Co najmniej żałośnie to wygląda. Szkoda mi aż amunicji na nich, nie? Oj, sorry. O, skrzynia tutaj jest. No popatrz, kto by pomyślał, to ja sobie wezmę.
Nic się w sumie takiego nie dzieje. Boing. Oj, aż go przerzuciłem w ścianę. Oni się chyba jeszcze trochę bagują. Uwaga, leci! Helzefer, czy ty byś naprawdę mógł? Ty w którą stronę ty tutaj waliłeś, kolego? To ja? Dobra. Nie, nie, no tamten Helzefer. A co, to już koniec? No i niech tak będzie, kochani. I niech tak będzie. Dobra, my teraz ingoty zbieramy tutaj teraz, tak? Dobrze słyszałem? Nie. A tutaj nie ma co zbierać, jeszcze nic się nie wybudowało. Panie drogi. Ach, no to nie. To śmiem twierdzić, że wróćmy sobie do bazy. Tym samym my już możemy wam ładnie podziękować za dzisiaj i powiedzieć, żebyście zostawili łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. A jeżeli chcecie być bardziej na bieżąco, to wpadajcie na twitch.tv/cialnygd, gdzie pojawiamy się oczywiście zawsze według harmonogramu. Prawda? Prawda. I co? I życzymy wam miłego dzionka, popołudnia, wieczorku, nocy, brzasku bądź poranka, zależnie od tego, kiedy będziecie to oglądali. I żegna się z wami Cialny GD oraz... Lucznikow. Trzymajcie się and baju baju.